Proszę Państwa, wyrażenie zgody na sprzedaż gospodarki ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, zabudowanej w budynku mieszkalnym po wewnątrz ulicy Kamarskiej 79. Bardzo proszę pan sekretarz. Proszę Państwa, w tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, która w dniu wczorajszym do 9 latach mówiących się w trakcie siedzeń przyjęła taką opinię. Nie mamy odstąpienia do tego czytania. Czy ktoś z Państwa radny chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam w odbycie pierwszego czytania. Ustalam te zgłaszania autopoprawek na 15 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia, godzina 15. Druk numer 1080. Wyrażenie zgody na sprzedaż tego przetargu tego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej basen gminy miejskiej Kraków, Poznań, Krakowie, Czujcy, po Sosickim. Bardzo proszę, pan sekretarz. Przedstawienie projektu uchwały również jest pozytywna opinia właśnie komisji, to jest jeszcze obecnie z tym już celem. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Rzeczywiście mamy opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Prowadzimy im za głosem 9 za, bez przeciwnych, bez wstrzymujących się, przyjęła taką opinię. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin składania autopoprawek na 15 stycznia, to ostateczny termin zgłoszenia poprawek 17 stycznia, godzina 15. Zmiana uchwały Rady Miasta z 31 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu z tego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny lokalu użytkowego stanowiącego własności miejskiej Kraków położonego w budynku przy ulicy Szopana 29 na zadanie użytkowania wieczyste do dnia 11 lipca 2101, już takie daty biegają, udziałowi dotyczącego 76 tysięcznej części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Druk numer 1081, bardzo proszę pan sekretarz. Właściwej komisji, ta nieruchomość była przyjęta uchwałą Rady Miasta w 2012 roku, które zakończyły się negatywnym wynikiem. Na bardzo tutaj zostały zmiany opisane w szczegółach uzasadnienia. Dziękuję. Czy w tej sprawie mamy opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, która głosuje w tej zabrach, te czynnikach się przyjęła taką opinię? Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 15 stycznia, godzina 17. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia, godzina 17. 15, wszędzie 15.